Droga córko, wiedz, że kiedy ustała ekstaza, która mnie napełniła niewysłowioną radością, czyli ten moment zwiastowania, mówi Matka Boża, moje zmysły powróciły na ziemię. Jestem zaślubiona, nie? Mają być gody za rok. Co ten biedak zrobi teraz ze mną? Pierwsza myśl, która jak ostry cierń róży przeszyła mi serce, otoczone różami miłości do Boga mojego małżonka od kilku chwil była myślą o Józefie. Obiecał jej wszystko, dziewictwo, złożył przysięgę czystości do końca życia, po kolei wszystko dał jej. I co teraz? Miłowałam już mojego świętego i przezornego opiekuna, odkąd wola Boga wyrażona w poleceniu kapłana uczyniła mnie małżonką Józefa, poznawałam i doceniałam świętość tego sprawiedliwego. Czyli moje dziewictwo po Józefowi było bezpieczniejsze niż dziecko w objęcia matki. Jakże mu teraz powiedzieć, że stałam się matką? Szukałam słów, by mu to wyjaśnić. Wczoraj mu powiedziała Matka Boża, że Elżbieta jest w ciąży, bo przybył pewny posłaniec. Pewny! To Józef nie zadał pytania, jaki, jakie imię, skąd. Od razu uwierzył, jaki był to człowiek zawierzenia. Jak on też Matce Bożej ufał. Co on, biedak, przeżyje za 3 miesiące? Kiedy przyjedzie do Jerozolimy. Co się będzie mu gotowało w głowie. A co będzie przeżywała Matka Boża? Mogłaby mu pomóc, ale szef zakazał. Musiała trwać. Kiedy się modliłam, duch, którym byłam napełniona, rzekł mi, zachowaj milczenie. Mnie powierz zadanie usprawiedliwienia cię przed małżonkiem. Kiedy, jak? Nie zapytałam o to. Zrozumcie, jaką wiarę musiała być Matka Boża. Wie, że będzie miała maleństwo. Zna prawo. Jak ją zostawi, to ją ukamienują. Zdajecie sobie sprawę? Tylko jedno zgłoszenie do synagogi. Cały Nazaret idzie z kamieniami. Tego wieczoru, mówi Matka Boża, doprowadziła moją dziecięcą ufność do doskonałości. Teraz mogłam to uczynić, gdyż Bóg jest we mnie. Już wcześniej miałam ufność biednego stworzenia, którym byłam i które zawsze jest niczym, nawet jeśli jest taką, tak bardzo umiłowaną, tą bez kasy. Teraz jednak miałam Bożą ufność, gdyż Bóg był moim Bogiem, moim małżonkiem i moim synem. O radości. Być jedno z Bogiem. Nie dla mojej chwały, lecz by Go miłować w zupełnym zjednoczeniu i móc powiedzieć Ty, tylko Ty, który jesteś we mnie, dzisiaj z samą swą boską doskonałością we wszystkim, co czynię. Gdyby mi nie polecił, zachowaj milczenie, może wtedy ośmieliłabym się powiedzieć Józefowi z twarzą pochyloną ku ziemi, Duch Święty mnie naprzeniknął i noszę w sobie zarodek Boga. Prawdopodobnie by nie wytrzymał psychicznie. Jutro w Ewangelii usłyszycie po tej mowie, ja jestem chlebem, który stąpił z nieba, masę uczniów odejdzie. Jak tu powiedzieć chłopu, noszę zarodek Boga. Bóg dobrze wiedział, że musi być to inna droga Jego, Bożego prowadzenia, oświecenia Józefa łaską Boga. Niektóraś dzisiaj z niewiast
powie swojemu mężowi, że nosi zarodek Boga. Teraz psychiatr zawoła po kolei. Dlatego Bóg wiedział, jaką drogą trzeba iść, i Matce Bożej polecił zadanie milczenia. Począwszy tego momentu przez całe miesiące czułam pierwszą ranę wykrwawiającą mi serce. Pierwszy ból mojego losu współodkupicielki ofiarowałam Bogu. Znosiłam go, by mu wynagradzać i ukazać wam wzór życia w podobnych chwilach cierpienia, gdyż musicie milczeć z powodu wydarzenia, które ukazuje wam w złym świetle osobie miłującej wam. Oddajcie Bogu troskę o wasze dobre imię i o sprawy waszego serca. Zasługujcie przez święte życie na opiekę Boga i bądźcie spokojni.